Oto DJI Osmo Mobile 2 i jest to gimbal, a używając innych słów, jest to stabilizator do naszego smartfonu, a jeśli użyjemy odpowiedniego adaptera, to również do naszej kamerki sportowej. I oczywiście najważniejszą funkcją gimbala jest stabilizacja obrazu w trakcie nagrywania. I oczywiście na rynku jest dostępna wersja Mobile 3, która jest mniejsza, poręczniejsza, a także ciut lepsza, ale Mobile 2 jest wycofywana z rynku, jest na przecenach, tak więc jeśli ktoś chciałby kupić gimbal w rozsądnych pieniądzach, dobrej jakości, nie na Gearbeście, może się zastanowić nad Mobile 2. I oczywiście tak wygląda pudełko, możemy zobaczyć kawałek naszego gimbala, oczywiście logo DJI. Z tyłu, poza tym, że mamy doklejoną instrukcję szybkiego startu, to również możemy zobaczyć, że ten gimbal obsługuje tryb pionowy, poza poziomym. I tu taka ciekawostka, w Mobile 2 tryb poziomy albo pionowy ustawiamy manualnie, natomiast Mobile 3 automatycznie przy użyciu jednego przycisku na naszym gimbalu. Tak więc możemy go otwierać. Ok, oczywiście tutaj mamy dokumentację. Jej. A tu już mamy etui z naszym gimbalem. Ok, na samym początku mamy kabel micro USB, USB do ładowania gimbala. A następnie mamy naszego gimbala. Etui zwykłe, bez żadnych szaleństw. Raczej to jest jakiś twardy styropian. Niestety bez zamka błyskawicznego, ale ciężko się go otwiera. Ok, tak prezentuje się nasz gimbal. Oczywiście tu mamy uchwyt, aby zamontować nasz smartfon i teoretycznie 11 Pro Max powinien się zmieścić. Tu mamy przycisk do zoomowania, a także oddalania. Jeśli używamy aplikacji do tego gimbala, to wtedy możemy to spokojnie robić. Oczywiście przycisk do włączania i przyłączenia pomiędzy trybami, przycisk spustu do robienia zdjęć i prawdopodobnie do odpalania nagrywania w aplikacji, oczywiście do tego gimbala, a także joystick. A tak, i tu jeszcze mam dodatkowo port USB i z zbudowanego akumulatora możemy podładować naszego smartfona, ale wbudowany akumulator ma pojemność 2700 chyba, także bez szału. Oczywiście port micro USB do ładowania gimbala, a także mocowanie na statyw, gdybyśmy chcieli robić timelapsy. Ok, jeszcze tutaj z tyłu mamy pokrętło do przełączenia pomiędzy trybem pionowym albo poziomym, a tutaj mamy jeszcze drugie pokrętło do wyważania gimbala. Dzień później po naładowaniu akumulatorów w naszym gimbalu i tak musimy to zrobić. Musimy także sparować naszego gimbala z aplikacją DJI na naszym smartfonie, bo jeśli tego nie zrobimy, to będzie problem z poprawną stabilizacją. No i trzecia rzecz, musimy mieć na uwadze to, że ten gimbal obsługuje urządzenia o maksymalnej wadze 240 gram. Aczkolwiek już mogę powiedzieć z chwilowego doświadczenia, że taki iPhone 11 Pro Max jest dla niego za ciężki, więc pora umieścić naszego smartfona w tym gimbalu i zaczynamy oczywiście od tego uchwytu i oczywiście musimy tutaj docisnąć maksymalnie do krawędzi dolnej. Ok, jak możemy zobaczyć, no gimbal znacząco się przechylił, ale musimy wyciągnąć tę ramię, to ramię. Ok, jak możemy zobaczyć, już jest trochę lepiej, aczkolwiek nie jest idealnie. Oczywiście zawsze możemy jeszcze wyregulować położenie tych łapek, ale tego nie będę robił, ponieważ było spoko. No i też musimy mieć na uwadze, że jak będziemy regulować, to powinniśmy tak wyregulować, aby tutaj gimbal mimo wszystko miał możliwość poprawnego obracania się. Więc wracamy do tego punktu. Ok, i w tym momencie mogę odpalić gimbala. Voilà!
Okej, tutaj mam odpaloną aplikację od DJI i oczywiście jest informacja o stanie naładowania naszego gimbala, a także naszego smartfona. Oczywiście możemy tu robić zdjęcia, nagrywać filmy. To samo możemy robić również standardowe aplikacje aparat od naszego smartfonu, ale w tej aplikacji możemy używać przycisku od robienia zdjęcia albo nagrywania filmów na naszym gimbalu, a także zoomowania, co nie będzie działało w standardowej aplikacji aparat. No i oczywiście jeśli naciśniemy raz przycisk M, to wtedy zablokujemy górną oś naszego gimbala. Wow. Jak dwa razy, to wróci do punktu wyjścia. I oczywiście kiedy mamy zamontowany smartfon w naszym gimbalu, to oczywiście możemy również używać joysticka, aby robić takie spektakularne przejście, na przykład w filmach albo w timelapsach, bo w tej aplikacji możemy robić timelapsy z naszym gimbalem. Jeszcze na porównanie, jak wygląda setup w przypadku iPhone'a 10, który jest znacznie lżejszy od 11 Pro Max. Oczywiście procedura jest taka sama. Montujemy w tym uchwycie, dociskamy do dolnej krawędzi maksymalnie. Już na samym początku możemy zobaczyć, że standardowo oczywiście no, iPhone leci w dół, ale wyciągamy oczywiście tutaj ramię. Ale znowu teraz wyciągnąłem za mocno, więc znowu muszę wyregulować. Powiedzmy, że jest spoko. Mogę jeszcze poprawić minimalnie o jakiś centymetr pół. Teraz znowu przechyliłem w drugą stronę, ale mniejsza z tym. Okej, oczywiście odpalamy. Voilà. Oczywiście waga urządzenia wpływa na to, jak pracuje nasz gimbal, a to jak pracuje nasz gimbal wpływa na zużycie baterii, więc im cięższy smartfon, tym szybciej będzie się zużywała bateria. I będziemy musieli częściej ładować naszego gimbala. No i oczywiście przy użyciu tego gimbala możemy nagrywać filmy w pionie. I wtedy procedura jest trochę inna, bo najpierw musimy odkręcić tutaj tę śrubę, abyśmy mogli przestawić uchwyt na nasz smartfon. Następnie mocujemy nasz smartfon w uchwycie. Gdzieś tak mniej więcej w połowie długości. Płyniemy w drugą stronę. 12 seconds later. No i oczywiście przy tej konfiguracji musimy pamiętać o tym, aby zostawić tu trochę wolnego miejsca, więc nie możemy za bardzo go opuścić. No i też z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że mamy pewnie przyciski z boku. Więc też dobrze by było, żeby te uchwyty nie dotykały tych przycisków. Ok, tak więc to był unboxing gimbala DJI Osmo Mobile 2. I właśnie teraz ten ostatni kadr nagrywam przy użyciu gimbala. Jeśli podobał się ten film, nie zapomnij kliknąć w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.